wygrał tutaj czterokrotnie, który jest liderem Pucharu Świata, który wygrał po raz drugi turniej czterech skoczni. Co my jeszcze możemy powiedzieć o Kamilu? To, że za chwilę wyjdzie z progu. Już prunie, prunie wysoko nad tym ze skokiem. Fantastyczny skok Kamila Stocha. Wygrywa te kwalifikacje ku naszej i Państwa radości oraz tych widzów, którzy tutaj w komplecie stawili się 137 metrów. To nie jest najdłuższy skok, ale to jest skok na miarę mistrza. To jest skok na miarę tego, który w tym momencie dysponuje najwyższą formą. On miał przecież 90 metra na sekundę wiatr z tyłu. Będzie miał dodanych 11,8 punktu. Noty 19,5. Jeden sędzia tylko dał notę 18,5 punktową. Kamil Stoch, pierwszy na pierwszym treningu, drugi na drugim treningu. Król kwalifikacji i jak najlepszej drodze do tego, by wyrównać rekord 5 zwycięstw Gregora Schierenzauera. On mówił w rozmowie z Maćkiem Jabłońskim, że bardzo odpowiada mu ten nowy profil. Leci się nisko, leci się bezpiecznie, że to jest bardzo przyjemna skocznia. I on to w tym...